Marvel dokona wielkich zmian w filmie Avengers Secret Wars? Jeśli tak, to zmieni to oblicze szóstej fazy MCU. Pierwsze recenzje filmu Ant-Man and the Wasp Quantumania i mamy całkiem ciekawe opinie, bez spoilerów. Mała informacja na temat filmu Captain America New World Order i kolejny spory serial Marvela oficjalnie potwierdzony? A po więcej informacji ze świata kina serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję wam bardzo. Wielkie zmiany filmu Avengers Secret Wars? Jesteśmy dosłownie kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem piątej fazy Marvel Cinematic Universe filmem Ant-Man and the Wasp Quantumania. O tym filmie jeszcze sobie dzisiaj powiemy, jednak czas spojrzeć nie na początek obecnie zapowiedzianych faz, a na sam koniec, czyli na film Avengers Secret Wars. Podczas San Diego Comic Con wszyscy byliśmy zszokowani tym, że Marvel nie tylko zapowiedział Avengers Kang Dynasty, ale również wtedy rok później Secret Wars. Teraz już chwila po przesunięciach w czasie wielu filmów sytuacja wygląda trochę inaczej. Jednak nadal tak dwa wielkie filmy tak blisko siebie i teoretycznie przedstawiające dwie różne historie to był dość dziwny wybór. I wydaje się, że Marvel zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ pojawiły się informacje na temat pewnych zmian w tym filmie. Zmian, które mogą sporo namieszać w szóstej fazie. Znani i dość sprawdzeni insiderzy z Reddita Marvel Studios Spoilers udostępnili ostatnio garść informacji ze świata Marvela. W sam post nie polecam wchodzić, ponieważ jest tam ogrom spoilerów odnośnie Ant-Mana i innych produkcji. Jednak najciekawszą według mnie informacją jest to, że Marvel jest we wczesnym stadium rozmów na temat rozdzielenia filmu Avengers Secret Wars na dwie części. I patrząc na to, jaka historia prawdopodobnie zostanie przedstawiona w tym filmie, ilu bohaterów prawdopodobnie tam zobaczymy, to ma sens. Tak samo jak Infinity War i Endgame. Pierwszy film służył jako podbudowa, jako wprowadzenie historii, a drugi jako wielka konkluzja. Oczywiście, jak zawsze zaznaczam, do takich informacji trzeba podchodzić z dystansem, pomimo tego, że źródło jest dość sprawdzone. Nadal wiele może się zmienić do czasu oficjalnych zapowiedzi kwestii związanych z tym filmem, jednak wydaje się, że rozdzielenie tak wielkiej historii, jaką jest Secret Wars i dosłownie chwilę po Avengers Kang Dynasty, będzie naprawdę dobrym pomysłem. Zobaczymy, czy Marvel nie zmieni w ogóle zdania i ostatecznie nie pchnie w czasie Secret Wars, aby pomiędzy tym filmem a Kang Dynasty dać kilka dodatkowych produkcji. O tej kwestii więcej powiem w jednym z nadchodzących filmów, ponieważ cała ta sytuacja jest naprawdę ciekawa. A wy, wolelibyście jeden film Secret Wars, czy może jednak rozdzielenie na dwie części będzie dobrym wyborem? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Pierwsze recenzje filmu Ant-Man and the Wasp Quantumania. Za nami prasowa premiera pierwszego filmu piątej fazy Marvel Cinematic Universe i wreszcie dostaliśmy pierwsze opinie na temat kolejnej wielkiej produkcji Marvel Studios. Od razu zaznaczę, że nie ma tutaj żadnych spoilerów, tylko czysta opinia na temat filmu, o to martwić się nie musicie. Wielu światowej klasy dziennikarzy i krytyków filmowych wypowiedziało się na temat tego filmu i wydaje się, że czeka nas całkiem ciekawy seans. Eric Davis z Fandango napisał: nowy film Ant-Man jest psychodeliczną kolejką górską, pełną przerażających i zabawnych dziwac, no i plus jeden bardzo groźny Kang. Wielkie klimaty Gwiezdnych Wojen spotykają się z MCU w najbardziej dziwacznej i pomysłowej formie. MODOK to gwarancja rozruby, a Jonathan Majors to po prostu zwycięzca. Dodał również: zostań do napisów końcowych, ponieważ tam jest co oglądać. Podoba mi się, jak Ant-Man 3 to pierwsza część piątej fazy MCU, jednak zarazem świetna historia samego Ant-Mana. Sean Keane z CNET napisał: w Ant-Man and the Wasp Quantumania dzieje się o wiele za dużo. Trudno jest połączyć się emocjonalnie z czymkolwiek tutaj. Kang Jonathana Majorsa to charyzmatyczny, intensywny złoczyńca i z niesamowitym wyglądem, ale zagrożenie, jakie reprezentuje, jest zbyt abstrakcyjne. Jana Seitzer z Geeks Girls Universe napisała: Ant-Man and the Wasp Quantumania to znakomita wizualna uczta. Najlepszy film serii Ant-Man, pełny humoru, serca i powiązań z dynastią Kanga, na którą zresztą wszyscy czekaliśmy. Jonathan Majors jest świetny, a Catherine Newton to baletnica w swoim cudownym debiucie. Joseph Deckelmeyer z Illuminati napisał: Ant-Man 3 to świetny sposób na rozpoczęcie piątej fazy. Każdy film o Ant-Manie był lepszy od poprzedniego, ten nie jest wyjątkiem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć więcej Kanga i konsekwencje tego filmu w MCU. Brando Davis z comicbook.com napisał: Ant-Man 3 to jak dotąd najdziwniejszy i najbardziej szalony film Marvela. Jonathan Majors mocno się wyróżnia. Sam Kang wznosi wyżej cały ten film. Majors i Paul Rudd są razem po prostu intensywni. Mnóstwo CGI, szalone nowe postacie i ekscytująca trajektoria sagi MCU. Jest to tylko garść z wielu ocen krytyków i również muszę dodać, że nie powinniśmy tutaj brać tego aż tak za jakiś wyznacznik jakości. Jednak to pokazuje, że sam film raczej wypada naprawdę dobrze, jednak nie obeszło się bez również słów krytyki. Jak widać, absolutnie w
wszyscy piszą o tym, że Kang Zdobywca grany przez Jonathana Majorsa to po prostu coś pięknego. Czy to będzie kolejny wielki zły, który będzie porównywany do Thanosa pod względem rozwoju postaci? Kto wie, ale na to się zapowiada. Trzeba również pamiętać, że Ant-Man 3 to tak naprawdę dopiero dobre wprowadzenie do Kanga Zdobywcy i przez następne wiele, wiele lat, aż do Avengers Kang Dynasty, ta postać będzie dalej rozwijana. Ant-Man and the Wasp Quantumania pojawi się w kinach już 17 lutego i wtedy wszyscy przekonamy się tak naprawdę, jaki poziom reprezentuje trzeci solowy film o najmniejszym z Avengers i jak zapowiada się ogólnie piąta i szósta faza Marvel Cinematic Universe. A wy wybieracie się do kina już w piątek, czy może jednak nie macie takiego aż parcia na film? Dajcie mi znać w komentarzach, jestem naprawdę ciekaw waszej opinii. Mała informacja na temat filmu Kapitan Ameryka New World Order. Jednym z najciekawszych filmów piątej fazy MCU jest bez wątpienia kolejna odsłona przygód Kapitana Ameryki, tylko tym razem już z nowym kapitanem. Chwilę po premierze ostatniego odcinka serialu Falcon and the Winter Soldier Marvel zaczął plany nad filmem i na dany moment w kinach zobaczymy go 3 maja przyszłego roku, oczywiście jeśli nic nie zostanie pchnięte w czasie. Dziś jednak pojawiła się ciekawa informacja na temat potencjalnej osoby, która w tym filmie mogłaby się pojawić. Jak podaje Cosmic Circus, według ich źródeł Sebastian Stan pojawi się w tym filmie, oczywiście wracając do swojej roli Buckiego Barnesa czy Winter Soldiera. Jednak nie ma co liczyć na wiele, ponieważ wydaje się, że dosłownie będzie on miał naprawdę małą rolę w tym filmie, gdzie to same źródła mówią może o jednej czy dwóch scenach. Jest to dość zrozumiałe, ponieważ Bucky obecnie będzie członkiem drużyny Thunderbolts, a nowy Kapitan Ameryka będzie iść w zupełnie innym kierunku, przynajmniej tak wynika z obecnych informacji. Patrząc na połączenie postaci Sama i Buckiego, to raczej nie ma co się dziwić, że pojawi się on choć na chwilę po wydarzeniach z ich serialu. Nawet powiedziałbym, że bardziej dziwnym jest to, że nie ma on większej roli w tej produkcji. Jednak może to i dobrze, ponieważ lepiej będzie jak akcja skupi się na kapitanie, a nie na zimowym żołnierzu. Choć z drugiej strony Kapitan Ameryka New World Order pojawi się w kinach chwilę przed Thunderbolts, więc kto wie, czy ostatecznie to wszystko nie zostanie mocno połączone. No i najważniejsze, to na tych dwóch produkcjach kończy się piąta faza MCU, więc coś wielkiego tam zrobić chyba muszą, prawda? Cieszy jednak fakt, że na dany moment choć na chwilę zobaczymy Buckiego w filmach o Kapitanie Ameryce. Kolejny serial Marvela potwierdzony? Wiele projektów znajduje się teraz w rękach Marvel Studios i wiele uważa, że to fajnie, bo więcej kontentu, więcej dla nas do oglądania. Jednak są też tacy, którzy uważają, że Marvel idzie w stronę ilości, a nie jakości. Patrząc na niektóre projekty czwartej fazy, coś w tym jest, jednak dzisiaj nie o tym. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Marvel dość mocno pracuje nad serialem Wonder Man, jednak oficjalnie nic jeszcze nie dostaliśmy, aż do teraz. Producent filmu Ant-Man and the Wasp Quantumania, Steven Broussard, w wywiadzie dla comicbook.com potwierdził istnienie projektu Wonder Man jako serial na Disney+. Powiedział również, że serial będzie bardzo mocno inspirowany komiksami i będzie czymś zupełnie nowym, jeśli chodzi o Disney+, czymś, czego fani jeszcze nie doświadczyli. Wydaje się, że Marvel tak mówi o absolutnie wszystkich swoich ostatnich produkcjach, czyż nie? Na dany moment nie wiemy zbyt dużo o projekcie, prócz tego, że Deadline poinformowało jakiś czas temu, że aktor znany ze swojej roli w filmie Aquaman, Yahya Abdul-Mateen, zagra główną rolę w tym serialu. Patrząc na to, że nawet producenci filmów Marvela wprost o tym się wypowiadają, to zapewne oficjalna zapowiedź pojawi się już wkrótce. Marvel obecnie pracuje nad naprawdę wieloma serialami naraz i miejmy nadzieję, że ich jakość będzie na dobrym poziomie i że Marvel rzeczywiście nie poświęca tutaj jakości dla ilości swoich produkcji. Jednak wydaje się, że akurat serial o przygodach Wonder Mana to coś naprawdę ciekawego. A według was, czy film Avengers Secret Wars powinien zostać podzielony na dwie części? No i czy wybieracie się do kina na Ant-Man 3? Czy będziecie czekać na premierę na Disney+. Piszcie śmiało w komentarzach poniżej, jestem ciekaw waszych opinii na ten temat. Jeśli wam się ten film spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji pod tym filmem. To niezwykle motywuje do pracy i pomaga rozwijać ten kanał. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.